Gwarek Wałbrzych z meczu na mecz radzi sobie coraz lepiej w swojej klasie rozgrywkowej. Obecnie znajduje się na trzecim miejscu w A-klasie. Walka o wejście do wyższej klasy okręgowej będzie się toczyć zapewne do samego końca rozgrywek, ponieważ dwa pierwsze zespoły promowane są awansem do wyższej klasy rozgrywkowej. A z kolei różnica pomiędzy pierwszymi trzema zespołami jest nieznaczna, bo zaledwie jednego punktu. Zespół zajmujący miejsce lidera rozgrywek A-klasy w swoim dorobku posiada 32 punkty. Miejsce drugie 31, natomiast Gwarek Wałbrzych posiada ich 30. Ostatnie dwa spotkania Gwarek wygrał, inkasując 6 punktów, tym samym umacniając się na trzeciej pozycji w lidze. Niestety Gwarek ostatni mecz rozegrał już w osłabieniu, ponieważ jeden z czołowych zawodników i strzelców większości bramek w drużynie, Tunezyjczyk z pochodzenia Helmi Abid, pożegnał się z zespołem, jednak jak zapowiada, nie żegna się z nim na stałe. Planuję, jak dobrze pójdzie, naprawdę wrócę i wrócę na pewno do Gwarka, wrócę na pewno. Helmi Abid, zielono-czarne barwy Gwarka Wałbrzych reprezentował od wiosny 2008 roku. Wcześniej grał w tunezyjskich ligach piłkarskich. Helmi każdą chwilę spędzoną z zespołem i w Wałbrzychu wspomina bardzo pozytywnie. No, zaczynałem w swoim kraju w Tunezji, taki też nie wyższe klasowe, ale tak jak tutaj, drugi liga można powiedzieć tam w Tunezji, ale nie do końca grałem, bo tam obowiązek mam też, pracę i nie interesowałem za bardzo gra. A jak przyjechałem tutaj do Polski i... Kto na co przyjechałeś? 2008 roku. Mimo tego, że Helmi zadomowił się w Polsce i w Wałbrzychu, do wyjazdu zmusiły go sprawy zawodowe. I tutaj niestety obowiązek mam, dzieci teraz mam, muszę pracować, muszę szukać inne warunki. No niestety jest takie warunki tutaj, nie da się... Wyjeżdżasz do swojego kraju, do Tunezji? Nie, wyjeżdżę za granicę tutaj do Europy, nie wyjeżdżę do Tunezji, na razie nie. Helmi Abid, który w barwach Gwarka Wałbrzych rozegrał 4 sezony, strzelił rywalom zielono-czarnych ponad 60 bramek. Do swojego dorobku dołożył kolejne 3 bramki w swoim pożegnalnym meczu z Granitem Roztoka. Gwarek wygrał ten mecz stosunkiem 3-1. Niestety, naprawdę bardzo mi przykro, bardzo mi się tak... Płakać mi się chciało, ale dobrze jest. Dobrze jest, naprawdę bardzo jestem zadowolony. Chłopaki też, atmosfera dobrze jest. Wszystko jest dobrze, w porządku jest wszystko, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Na pytanie, którą bramkę strzeloną w barwach wałbrzyskiego zespołu uznałby za najważniejszą, Helmi bez namysłu odpowiedział, że tą ostatnią. Najważniejsze jest dzisiaj. Najważniejsze jest dzisiaj. Dla Gwarka naprawdę to jest Roztok, który za nami jeden punkt. I dzisiaj wygraliśmy, jest Gwarek bezpieczne miejsce, jest, tak bije dobrze. Mam nadzieję, że będzie dobrze, naprawdę. Wierzymy, że sportowa kariera lubianego Tunezyjczyka jeszcze się nie zakończyła. I po powrocie Helmi ponownie włoży zielono-czarne barwy Gwarka Wałbrzych, albo jako zawodnik, lub być może jako trener. Różne się bywa w życiu, ale może wróci. Jako zawodnik też można pograć. Jeszcze jestem nie tak stary. Może zaczynałem dopiero, ale dobrze jest.